Hej, co się dzieje? Ej, co to jest? Nie wiem. Tej to jest policja? Nie wiem, ale jakiś sygnał tej. Nie, no nie pierdziel. Tej mają czerwone, niebieskie światła. Aha. Co, ja muszę gdzieś stanąć. Ej, Karina, naprawdę to jest policja, czy kto no, to jest? No chyba tak. Tej, ale ja nie mogę być zatrzymanym przez policję, Remo. Dlaczego? No 150 zł. Pokaż ty. I 200 jeszcze, w przypadku niedokonania opłaty 200 człowieku. Nie, żeby to było jasne, Karina. No. Ostatni raz jedziesz ze swoim menadżerem gdziekolwiek. Cześć kochani, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pojedziemy zobaczyć miasto nocą, oświetlone lampkami świątecznymi, także będzie ciekawie. Tak jak Karina mówi, chcę pokazać Karinie Poznań nocą, przed świętami, jest piękny. Ja chcę się trochę wychillować, bo pracy mam ogrom i dużo, a więc będę traktował ten wyjazd jako relaksik. Oczywiście będziemy zabezpieczeni w maskach. No właśnie, Remo, chciałem ci powiedzieć, że możesz w sumie zdjąć tą maskę. Po co ci ta maska? Też bez masek. Jak? No. To wy nic nie wiecie. Ale co? No jest epidemia koronawirusa, człowieku, od 9 miesięcy. No wiemy, kurde, ale wiesz, jak jesteśmy jakby codziennie się widzimy, ty chcesz maskę nosić? Ja będę, ja muszę. Naprawdę? No dobra. Człowieku, ja mam taki rocznik już, że... Ej, dobra Kari, to chodź tutaj. Także teraz możemy wam zdradzić, na czym naprawdę będzie film polegał. Będziemy mu uprzykrzać tą całą podróż, ten cały wieczór. Mamy już kilka pomysłów. Mam nadzieję, że się uda i da się wkręcić. Dobra, w planach, tak wam na szybko powiemy, mamy zatrzymanie policji, zepsutą oponę i zgubiony kluczyk, więc... No będzie się działo. Będzie się działo. Będzie śmiesznie i na pewno nerwowo dla Rema. Chodź, lecimy, bo on zaraz się zacznie orientować, że coś kombinujemy, słuchajcie. Dobra, idziemy. Dobra, chodźcie do góry. Ale jedziemy, słuchajcie, do Poznania, do centrum, czy gdzieś bardziej na jakiś taki... Hej. Ja nie wiem. Możesz mi nie świecić, możesz mi nie świecić tym prosto w oczy. Nie dosyć, że tak, parują mi okulary, ty jeszcze mi świecisz jakąś lampą. Kari, będzie ciężki ten wyjazd. Karinka, polecimy do Poznania, na deptak przede wszystkim, na Święty Marcin. Tam są pięknie zawsze przystrojone ulice, chociaż już w Puszczykowie możemy pokazać co nieco. Jest Sówka przed nami na przykład, nie? No to tutaj już akurat mam obcykane, już wszystko widziałam. Tej, co się dzieje? Ej, co to jest? Nie wiem. Tej, to jest policja? Nie wiem, ale jakiś sygnał tej. Nie, no nie pierdziel. Tej mają czerwone, niebieskie światła. Aha. Co, ja muszę gdzieś stanąć. Ej, Karina, naprawdę to jest policja, czy kto to jest? No chyba tak. Nie słyszycie syreny? Dobra, ja... A ty jechałeś bez świateł tej. Nie, jak ze świateł, tu się samo włącza tej, to nie jest... Tej, no i co? Oni mnie zatrzymują. Tej, ale ja nie mogę być zatrzymanym przez policję, Remo. Dlaczego? No Karino, nie mogę, wiesz dobrze dlaczego nie mogę. To jest ten twój ziomek tej. Co ty pieprzysz? Tej, Darek, a ty co robisz? Słyszasz syreny? No, ale tej, co on ma za hita? No nie wiem, a co ty się bawisz? W policji się bawisz? Apka tej, apka. I zaraz będą ściągać wszyscy tą apkę, człowieku. Nie mów czasem jaka. Co robisz? To polecę z wami, nie? To dalej. Wjeżdżaj, tylko weź zaparkuj lepiej, bo zaraz ci blokadę założą. Płakałem, nie? Ja mówię, chillaucik, wyjazd taki chillautowy. Ale od razu policja na starcie tej? Jakby nas polowali. Dobra, ja na pewno muszę, kochani, podjechać na stację. Dobra. Jak się domyślacie, pomysł z policją to był również nasz pomysł, wymyśliła go Kari. Co ciekawe, Remo jakoś wielce nerwowo nie zareagował, więc słuchajcie, trzymaliśmy to w tajemnicy i czekaliśmy na kolejny moment, w którym możemy go sprankować po raz kolejny. Naszym kolejnym pomysłem i planem było to, żeby ukraść Remowi kluczyk od samochodu i tak się złożyło, że akurat Remo powiedział, że jedziemy na stację. Słuchajcie, ja razem z Kari oczywiście wyczuliśmy moment, że to będzie po prostu perfekcyjna sytuacja, żeby ukraść mu ten kluczyk, a jak wiecie, jego auto bez kluczyka no nie ruszy. Zresztą chyba każde auto bez kluczyka nie ruszy. Jakbyś opatentował okulary z wycieraczkami, nie? No. To jest hit. Będziesz już okulary nosił do końca życia. I ja pamiętam, wyszedłem z tego, od tego okulisty. Ja się cieszyłem, bo ja lubię okulary. No zobacz, ja wyglądam jak bez. No rozumiem. Burak. No burak. No. Mama, tak jak będzie padał deszcz, ja bym musiał mieć okulary z wycieraczkami. I jeszcze, zobacz, minęło 30 lat i nikt nie wymyślił tych kurde, okularów z wycieraczkami. No, takiego pilota. No. Może Karinka byś takie coś wymyśliła, co? Opatentuje coś takiego. No dobra, to jesteśmy w komplecie, ruszamy do Poznania. Na wycieczkę. Na wycieczkę małą. Darek wsiadł do nas do samochodu i słuchajcie, jechaliśmy prosto do Poznania przez tą stację. Remo oczywiście się rozgadał, gadał o jakichś obozach. Tak, na bank jakiś obóz planuje zrobić dla widzów, żeby się mogli z Kariną i z nami spotkać. Zresztą tych obozów już dużo robiliśmy, to jest fenomenalna atrakcja, uważam, dla młodzieży. No. O planach związanych z naszą ekipą, o letnich wyjazdach. Ale letnie na pewno zrobimy, nie? Letnie na bank zrobimy. Ta sytuacja trochę jakby wyprostuje, nie? ale chyba nie będziemy was tym zanudzać i słuchajcie, przejdziemy powoli do tego, jak dojeżdżamy już do stacji. Zresztą zapraszamy was do oglądania dalej. Dobra, to co, tankujemy, tak? Jesteśmy już na stacji i lecimy na Poznań. No już wiele nam nie zostało chyba z 20 minut. No już tankujemy, bez nerwów kochani. Tylko spokojnie. Ej, dobra, słuchajcie, jest plan taki, jak gadaliśmy. No. Remo tutaj zostawił kluczyk, zaraz go weźmiemy, bo jeszcze póki co jest za autem. Bierzemy kluczyk, odkładamy go gdzieś, gdzie po prostu nie będzie miał dostępu i myślałem o tamtym miejscu. Na dystrybutorze położymy go po prostu. Dobra. I wiesz, Kari, wtedy co się dzieje? Nie odpala mu ta fura. I co? Ja bym się, słuchajcie, wyśmiewał z niego, że ma taką furę, kurde, taka fura nie działa, nie? Bo wsuwa, że złom, że coś, pewnie jakiś z części porobione, czy nie? Albo, a ty, Kari, możesz ciągle się pytać, no jak, nie pojedziemy na te? Że jak? No kurde, już trzeci raz mieliśmy jechać. No to musi być smutna, my się będziemy śmiali z Mikołajem. Tak, no. Ty możesz być z tego smutna, to chyba naturalnie będzie wyglądać. Ale się spojrzał. No. Dobra, lecimy z akcją. No. Chcesz odłożyć tam? Bo ty jesteś najwyższa i ty będziesz mogła tam dosięgnąć. Dobra. Szybko. Ale dobra, siadamy, chodźcie. No liczę, że to będzie dobry prank. No. Dobra. Idzie już. Idzie? Tak. Dobra, słuchajcie. Dobra. To pamiętajcie, tak? Wy się śmiejecie, a ja jestem smutna. Tak, dobra. Ty, co on robił? Jakieś leki sobie wziął. Grześki nam kupił tej. Wodę. Patrzcie. I jakieś tabletki? Chyba go gardło boi, no cześć. Co, Remo, ty brałeś tej? Masz... z wami szedłem, to już mnie łeb rozpolał. Nie gadaj, że masz wirusa tej. Od tego światła mnie łeb boli. Co ty za lampy kupiłeś, Mikołaj, w ogóle? Macie, jedź. Dobrze. Dobra, to dawajcie, jedziemy do tego, bo już trochę czasu zmarnowaliśmy. Nie zamknąłeś może kurka od benzyny tej i dlatego nie działa. Co? No nie, może kluczyk skupimy. Tej, no ale... Masz? No nie, no zobacz, czy tego kurka, może masz taki system, że ci nie działa, bo kurek jest zamknięty. Tej, no jaki kurek? No Mikołaj tej, no przecież jaki kurek? No ja się nie znam na samochodach, Remu. Nie pojedziemy? Przecież już 3 razy tam mieliśmy jechać, chciałam zobaczyć i co? Dobra, Karina, jestem już nerwowy tej. Pierw jakaś akcja z tą policją. Nie, ale teraz to nie jest prank żaden, że nie możemy ruszyć? Nie wiem, co to jest teraz. No zaczekajcie, tu kładłem kluczyk. No nie ma tu kluczyka. No a ja nie mam kluczyka. No to zgubiłeś kluczyk, Remo. No bo kluczyka nie ma. Ale no to co, brałeś go, wyciągałeś go z auta i wychodziłeś... Jestem nerwowy, muszę gdzieś tu kluczyka nie mam. No ale to jechaliśmy tu, no to jak? Jak tu dojechaliśmy? Może mechanika trzeba wezwać. Karina, kluczyka nie mam. Lawetę. Idę zobaczyć tam. Muszę założyć tą maskę znowu, kurde. Ja pierniczę. No bez jaj, że nie ma tego kluczyka. No nie wiem. Dobra, jest. Poszedł. Wkładamy go do środka. No dawaj, Kari, dawaj szybko, ja ci go podam, bo jednak tu dosięgnę. Co tam kładłeś? Widziałem! Co? No widziałem! No nie wiem! Przyłapany! Normalnie! Ale ja wiedziałem, bo byś nie nagrywał tego normalnie. To nie ja odkładałem, mam to na nagraniu, to Karina była. Sykałbyś? Jakby coś było, to byś sykał i dlatego nagrywałeś, jedziemy. Tylko powiem panu, że znalazłem, bo się zdenerwował. No dobra, wiesz jakie to trochę było, nie? No, Made in Dubiel. No, chociaż Marcinek teraz się wybielił ładnie, nie? Byłem tam, wiesz, tutaj otwierałem kurek, mógł gdzieś wypaść, nie? Ale przypominam sobie, że tu kładłem. Kumasz? Bo ja mam często tu kluczyk. I mówię, nie ma, nie? No ja wiem zawsze, że ty tu właśnie masz, no. Nie? Ale już z nerwów musiałem zjeść te gówno. Słodkie, ale słodkie. Czyli ty jesteś tym zajadaczem. Nie, ja z nerwów dużo jem. Czyli zajadasz, no. Jest wiara, co się głodzi, nie? A jest taka, co wyrywa włosy? No tej, dobra, to... Wy se robicie jaja ze mnie. Ja miałem jechać na relaks tej. A ty siedzisz, Mikołaj. No co? Normalny kontent miał być, tak? Ale przecież to są miłe żarty. tak. Family friendly tej. Ty, ale mówiłeś, że że ci nie wchodzi to na psychę, że nie masz włosów, a jednak cię to trochę gryzie. Nie no, bo kiedyś marzyłem o lokach. A jak byłeś młodszy, to miałeś włosy? Ale śmieszne tej. I tak minął nam czas w drodze do miasta. Trochę sobie pożartowaliśmy z Remola, pogadaliśmy na przeróżne tematy i w końcu dotarliśmy do miejsca docelowego, czyli Poznań. Co, lecimy? Tak. A może maskę załóż? O, dziękuję bardzo. No. Dobra. To co, Kari, co wybierasz, prawo czy lewo twoje? Albo prosto. Może prosto. Dobra. To idziemy prosto. Chodź. O. Szczerze, to na miasto żadnego pranka ani fajnego żartu nie mieliśmy przygotowanego. Ale to, co się stało pod koniec naszej przygody, kompletnie rozwaliło spokój Rema i jego nastawienie w ogóle do tego dnia. Fajne ozdoby, co? I co, to już wszystko? No, szczerze... Przecież to nic nie ma. Mikołaj. Nie wiem, co się stało. Czy to przez ten wirus, co mówiłem. No, ale nie ma osób. W ogóle no nawet choinki nie ma na głównym placu. Tu była zawsze choinka. Tak, serio, tu zawsze była choinka i nic nie ma. Tu była choinka. Plac jest pusty. I co? I my ten odcinek mamy nazwać i jedziemy oglądać świąteczne... Co? No, mieliśmy oglądać świąteczne ozdoby, ale chyba nazwiemy go, że... No i co? I to jest taka ozdoba tutaj tylko. I na każdym supie jest tylko to. Jest parę światełek. Tam... Zmieniamy tytuł, słuchajcie. Zamiast choinki to nie wiem, na tej wierzbie... Wyjazd zakończył się świąteczną tragedią albo coś takiego. No bo kurde, to jest tragedia, jak tu nic nie ma. No to jest tragedia. Jeszcze może Świętym Marcinem zobaczymy. Dobra, co? Bo może zmienili na Święty Marcin w tym roku. Co najlepsze, w mieście nie było niczego, kompletnie niczego, więc nastrój Rema, który zmobilizowany chciał pokazać przepiękne miasto Karinie, naprawdę zmienił się na całkiem ponury. Ostatnia szansa, co mamy na tej ulicy, jak tu nie ma, no to jedziemy w inne miejsce jeszcze. Ale straszna lipa, to mieliśmy Karinie pokazać. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, czy w waszych miastach też jest taka... No taka lipa, nie? Lipa po prostu. Lipa to miała być dopiero za chwilkę. Mimo że nie przygotowaliśmy niczego złego dla Rema, to po tym krótkim spacerze przy aucie czekała na niego naprawdę smutna niespodzianka. To co, gdzie lecimy? Ty nas gdzieś zaprowadzasz, tak? No. Tej. Co? Nie gadaj. 150. Pokaż. No 150 zł. Pokaż sobie. I 200 jeszcze, w przypadku niedokonania opłaty 200, człowieku. Czy 150 plus 200? Nie. Chyba, bo... Karina, ten wyjazd to jest serio tragedia. Tej, no to ja wam powiem jedną rzecz. To nie jest tak, że ja nie chciałem zapłacić, tylko... Chodź. Człowieku, to nie działa na kartę, a ja nie mam pieniędzy. Jest XXI wiek, ja nie mam pieniędzy. No przecież jest koronawirus, trzeba płacić normalnie kartą. Ale tu nie szło kartą nic zrobić, człowieku, rozumiesz? Patrz. No ale dostałeś mandat, 200 zł, Remo. No tak, ale nie dlatego, że nie chciałem zapłacić, tylko nie było opcji, żeby zapłacić. Ale nie że nie chciałeś zapłacić. Nie da się zapłacić. Tu jest jakaś karta PK. Ale to nie jest to normalne. Ale ja jestem w Poznaniu raz na 10 lat, no człowieku. Ja wiem. No i zobacz, ja chciałem zapłacić, nie? Nie szło, a ja nie mam drobnych. Informacje miejskie, wybierz 2. Może informacje dla seniorów, wybierz 4. Dla seniorów, Remo. West 5. Ukraińska mowa, naciśnij si. Sit! Dwa. Sit! Dobry wieczór, ja tak słucham. Dzień dobry pani Aniu, ja dzwonię z taką nietypową sprawą. Od razu się przyznaję do pełnej winy. To znaczy dostałem mandat. Uwierzcie nam, nie ustawialiśmy tego. Remo naprawdę na to wszystko dostał mandat. Ale to nie koniec, bo przygotowaliśmy dla niego jeszcze jedną, chyba najbardziej niemiłą akcję, czyli spuszczenie powietrza z opony. Z Kariną byliśmy umówieni naprawdę prosto. Ona daje Remowi znać, że musi iść do bankomatu, a my zajmujemy się nieszczęsną oponą. To będzie ZDM małpa ZDM. Jadę, wkurza mnie to wszystko. Dobra, jedźmy, no bo już jest, ja już się zestresowałem naprawdę teraz, nie? Ale chill out. Wieczór, chilla. Mega. Wieczór. Dzięki, Karinka. Miał być relaks, miały być ozdoby, miało być piękne, oświetlone miasto i nic z tego. No dobra, to podjeżdżamy tylko do bankomatu, co? Tego, Kari, co ty chciałaś? Tak. Remo, jakiego bankomatu? Pierwsze słyszę. Podejść do bankomatu. To co, lecicie do bankomatu? No idziemy, ale raczej pójdziesz ze mną, dobra? Ale jak lecicie do bankomatu? Ty pójdziesz ze mną, a, bo Karina chciała wypłacić jakieś siano. Tak, bo ja dużo pieniędzy wypłacam, ale no to, nie chcę iść sama po prostu. No okej. Pójdziesz ze mną? No pójdę. Dużo pieniędzy. Nie wiem, z 3 koła chciałbym tam płacić. Na święta? No. No karpie podrożały? Nie wiem, Remo. A jestem pana karpie. Nie, i tak pójdą za rogiem teraz. No, za rogiem. Słuchajcie, plan jest taki, spuszczamy z opony powietrze i jak Remo wróci, to mu wywali alarm, alert po prostu na ekranie. Dajcie łapkę, jeżeli to jest dobry pomysł. Mi się wydaje, że Remo już po dzisiejszych wszystkich rzeczach mandacie będzie kompletnie zniszczony. Dawaj, Darek, idziemy. Ty to musisz zrobić, stary, bo ja nie wiem, jak to się robi. Ile tego tu mamy? O, trochę spadło, albo tak mało miał. I teraz puszczamy. To ja patrzę, stary, cały czas. Ja ci zaraz powiem, bo musisz uważać, wiesz. I w dobrym momencie ten. No, tak. Dobra. Wystarczy? Tak. Ruszyło? No dużo, no. Słuchajcie, to jest mistrzowskie, że Karina poszła teraz tego Rema, słuchajcie, tak go zaczarowała tym bankomatem, że naprawdę mamy mega dużo czasu, bo wciąż i tu... Bo oni kawałek nie idą tego bankomatu. No, ale nie myślałem, że idą. Zostawcie tą łapkę dla Kariny i dajcie w komentarzu znać, czy w ogóle podoba wam się to, że pomagam jej z tymi prankami razem z Darasem oczywiście. No mam nadzieję, że wam się to wszystko podoba, mordy. Dobra, to pozostaje już tylko czekać. Kari, liczę na ciebie, że przyjdziesz za chwilę. I co, wypłaciliście? Tak, no. Jeszcze chłopak wypłaciła 3 koła i 300 już wydała. Co ty kupiłaś w tym sklepie za 300? Jakieś jedzonko kupiła, dobra. Pan za 300? Dobra, to dawajmy. Już niewiele nam zostało do chaty, kończymy ten film, bo... No, lecimy. Jaja se robicie. To jest? Co? No nie. Co się stało? Sprawdzić opony. Co się stało? Jak sprawdzić opony? Nie no to są... Ej serio! Nie tak jest z tym samochodem. On jest jakiś pełowy. Ej, a może ale wygląda okej. No jest okej. No dobra, może jak ruszę i nastawię. Nie no to są jaja. 145. Powinno być 200. Powinno być 210. Jakie to są paskali? No ale to jest dwa bary. Dwa pary, a mam 1,4,5 para. No, ej, jakoś gorzej jeździ, co? No jak jeszcze nie pojechałem, nie denerwuj mnie nawet. Mikołaj. Dobra. Kto został w aucie, jak wyszedłem? No, ja paliłem fajkę. Tak, przecież. Paliłem fajkę. Zaczekaj, spokojnie. Zobaczę, bo może jakiś błąd wyskoczył. No. Chcę ruszyć. Bo to się może jakoś... No cóż, no, nasz wyjazd chyba... Nie. Żeby było jasne, Karina. No. Ostatni raz jeździł ze swoim menadżerem gdziekolwiek. No nie! Z kamerą! Bez kamery mogę! Czyli ostatni raz ze mną jedziecie? Tak, bo to jest po tak, z Mikołajem już nie jadę, o. Nie, jest dobrze, patrz, wraca ta opona chyba. Tej, możesz mi w ryj jeszcze nie świecić, możesz nic w ogóle nie widzieć. Bo ja coś tak rzuca ten tył. Ja pierdzielę, Mikołaj, nie jadę z tobą z kamerą nigdzie już. Ale Remo, to nie ja. Zaczekajcie, bo tu wyzerować wartości nie. Nie, naprawdę to nie ja. No nie zeruj wartości, Remo, bo jeszcze psujesz, wiesz. Nie denerwuj mnie, Mikołaj. Wiesz, ile się dzisiaj stało? Mandat się stał. Na początku mnie policją przestraszyliście. Potem kluczyk mi schowałeś na stacji. Jeszcze ten cały czas kaszlał. Dobrze, że tego nie nagrałeś, kurde. Może ma koronę jeszcze, nie wiem. Nie, no nie mam. No ale kaszlałeś tej normalnie. Dobra, załóżcie maski. Nie. Pożegnaj się w tym filmie, Karina, proszę cię. Pożegnaj się. No dobrze, no to może trzeba wyjawić sekret tego filmu. No Remo, powiedz mu, Karina, bo to nie były moje pomysły, Remo. To były nasze wspólne pomysły. Chcieliśmy po prostu cię troszkę wkręcić i chyba, jak widać, nam się udało. Horror to był. I to mówię autentycznie. Autentycznie to był horror. A co z tym powietrzem w tej kole? Jeszcze mi wytłumaczcie. No dobra, włożyliśmy... Kto to zrobił? Ten? Tak, ten. On mi pomógł. Ja nie, ja stałem i będziesz dmuchał ja teraz, będziesz dmuchał, dalej, dmuchał. Dobra kochani, także ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał i to zapraszam was na kolejne, także do zobaczenia. Nie będzie drugiego takiego filmu.